Pamiętacie, jak papież Franciszek wołał do młodych: nie sieć na kanapie, rusz się z tej kanapy, rusz tylko z tej kanapy. To jest niesłychanie ważne wezwanie, które pokazuje, że istotą człowieczeństwa jest bycie w drodze, jest podjęcie wędrówki. Trochę każdy z nas w swoim życiu decyduje. Czy będzie po prostu siedział z łapami w kieszeniach, czy będzie człowiekiem drogi, wędrówki. I to dotyczy wszystkich obszarów życia, twoich poglądów, które można właśnie mieć na sposób takiego właśnie takiej szkatułki przy kanapie i wyżerać po prostu jak chipsy, swoje poglądy, swoje opinie. Zażerać się nimi. A można też po prostu podjąć decyzję, że to, co myślisz o świecie, to, co myślisz o Bogu, to, co myślisz o sobie, to, co myślisz o ludziach, jest cały czas przewietrzane tym wiatrem, który wieje w twarz i we włosy wędrowca. Nasze przekonania to jest pokarm na drogę. Potrzebujemy nieustannie być w ruchu. Odświeżać, upgrade'ować to, co myślimy, to, jakie mamy przekonania. I teraz to jest to pytanie, czy jesteś wędrowcem? Czy nie jesteś człowiekiem zastanym w swoim myśleniu, w swoich przekonaniach i poglądach? Czy jesteś nieustannie otwarty, żeby dać się poprowadzić. Tej wielkiej mądrości życia, która polega na tym, że my odświeżamy w sobie to, co wiemy. Czy jesteś otwarty na nowe perspektywy, nowe horyzonty, na nowe otoczenie, na nowe wyzwania? Czy jesteś człowiekiem drogi? Czy grzejesz tyłek na kanapie, zażerając się tłustymi chipsami? Zobaczcie, że każda Msza Święta rozpoczyna się procesją, krótszą lub dłuższą, i to jest po prostu sygnał, że wiara, że wspólnie celebrowana wiara, że bycie wewnątrz miłości Boga, to nie jest martwa konsumpcja, tylko to jest wspólna podróż ku szczytom, ku największym przygodom, jakie mogą nas spotkać. Stawania się człowiekiem, odkrywania tożsamości dzieci Boga, yy, wspólnej podróży z Bogiem. Więc nic Ci nie powie ta procesja, będziesz się tępym wzrokiem na to gapić, jeśli nie jesteś wędrowcem w różnych sprawach Twojego życia. Tych, o których mówiłem na początku. Chcesz pojąć i ucieszyć się tym jednym z pierwszych gestów na liturgii, jaką jest procesja, to stań się człowiekiem drogi.